jakiegoś takiego płótna, bardzo fajny, naturalny materiał. Mam właśnie włosa na błyszczyku, nieważne. Kochani, kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmiku. Mam nadzieję, że u Was wszystko jak najbardziej w porządku. U mnie wszystko w porządeczku. Kręcimy dzisiaj nowego hola ubraniowego. Z powrotem w mojej szafie, bo stwierdziłam, że to jest takie fajne ubraniowe miejsce. Takie dobre, że o tym, żeby mówić o tym o ubraniach. Dzisiaj będzie hol ubraniowy z nowego sklepu o nazwie Naked. Naked, chyba tak się wypowiada, to jest to jak po angielsku naked, czyli nagi, nagość, tylko bez literki E. No i cóż. Lecimy. Oczywiście wszystkie ubrania będę najpierw pokazywała, ale też będę przemierzała i w ogóle pokazywała, jak co wszystko w ogóle leży i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten film to jest współpraca z filmem Naked, ale oczywiście nikt nigdy nie wpływa na moje opinie i na to, co ja mówię w moich filmach. To się nie zdarza. Mam dla Was też kupon promocyjny minus 30% na ubrania z tego sklepu. Dam linka i wszystko oczywiście będzie też w opisie tego filmu, czyli tam u dołu, trzeba sobie zobaczyć. Ja, jeżeli coś zrobicie, jakieś zakupy zrobicie używając mojego kodu, nie dostaję z tego, że żadnej prowizji. Powiem, że często tak się dzieje, ja nie dostaję, nie mam z tego żadnych korzyści, także to tym bardziej nie ma wpływu na moją opinię, bo nie mam z tego żadnych po prostu benefitów finansowych, także tylko uspokajam i bez zbędnego przyciągania lecimy. Mam tutaj do pokazania około 10 sztuk chyba ubrań, jeżeli się nie mylę, ale tak, dokładnie 10 i mam taki troszeczkę schemat kolorystyczny też, że to są z tego sklepu, czyli mam dużo różu, mam czerni, mam czerwień i jeszcze jakieś neutralne właśnie spodnie wypadły z szafy, ale ignorujemy to. Zacznę może od tego tu po kolei, to tak jak mi wisi. Zacznę od takiego kompletu. To jest komplet taki bardzo modny, bardzo aksamitny. Jeżeli coś staje się zbyt modne, albo bardzo modne, albo wszechobecne, znaczy to, że powoli będzie wychodziło z mody. Myślę, czy coś to zawiesić, ale może nie. Może lepiej będzie tak w ręce. No, ale niemniej jednak, jest taki jakby dwuczęściowy, trochę jakby garnitur, trochę taki piżamowy garnitur, z oczywiście bardzo modnego materiału, w kolorze takiego brudnego, zgaszonego różu, ale nie jest nim jakby trochę... trochę więcej takiej maliny. To nie jest taki zwykły zgaszony róż, taki jak to, tylko to jest taka bardziej malina. Rozmiar, który tutaj mam, to jest M-ka, tak samo spodnie. Bardzo to jest przyjemne, jest to niestety poliestrowe, ale to też ma swoje, powiedzmy, plusy, bo jest po prostu łatwe w utrzymaniu. Marynarka jest taka luźna, powiedziałabym, że oversize'owa, dosyć mocno oversize'owa i jest wiązana tutaj takim paskiem sobie w talii. Dlatego też mówię, że to wygląda trochę piżamowo. Kiedy mam to na sobie, to wygląda odrobinę piżamowo. Spodnie już sobie zdejmę i spojrzymy sobie na spodnie. Spodnie są na gumce, także są absolutnie hiper wygodne i wydaje mi się, że jak na M-kę, to jest to dosyć spory produkt. Powiedziałabym, że rozmiarówka tego, akurat tego zestawu jest dosyć duża. Tak to wygląda. I spodnie, nogawka się rozszerza, są stosunkowo długie i tak samo rękawy w marynarce są stosunkowo długie. Ja mam 1,65 m, potem dla referencji, jak będę to wszystko przemierzała. Ale bardzo przyjemny, bardzo fajny zestaw. I spodnie mają kieszenie, to też jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że świetnie sprawdzi się teraz na jesień, na zimę. Jest to bardzo przyjemne, nie tylko na wyjściach, gdzie do szpilek i tak dalej, będzie fajnie na wyjścia, ale też tak naprawdę położenie po domu, bo jest to tak przyjemne, wygodne i mięciutkie. Rzecz, to jest kolejny komplet, tym razem już w kolorze chyba terakoty, tak jakieś to się nazywało w ogóle jakoś tam, o pink terakota, czyli różowa terakota. Jest to bluzka i spodnie. Ja ogólnie lubię takie zestawy, bo kiedy mamy właśnie spodnie i górę jakby w jednym zestawie, albo celowo w jednym zestawie, albo po prostu świetnie dopasowane do siebie, to wyglądamy tak bardziej, nie wiem, elegancko, powiedziałabym, szykownie, jakbyśmy wiedziały, po prostu zrobimy ze swoim życiem trochę, tak mi się kojarzy to trochę. Także to jest taki zestaw. Jest bluzka z bardzo mocno rozszerzonymi rękawami. Rękawy są takie bardzo szerokie, dzwonkowe. No nie są z koła, ale są prawie że z koła. Z tyłu jest zapinana na zamek, jest naprawdę spoko wykonana, bez żadnych uchybień, niczego się nie będę przyczepiać tutaj. I krój jest prosty, jest tylko zaszywka na biust, ale ogólnie jest prosta.
No i prosta, i neutralna, i będzie fajna do spodni, z którymi przyszła, ale też osobnie też będzie, jakby osoba do innego dołu też będzie spoko. I rozmiar, który ja tutaj mam, to jest 38, powiedziałabym, że to jest takie prawdziwe 38. I ta bluzka nie ma w sobie żadnej elastyczności, niczego takiego. A jeżeli chodzi o spodnie, spodnie już nie są niestety na gumce, ale fajnie leżą, są po prostu klasycznymi, zapinanymi spodniami. Ja jeszcze wszystkie rzeczy przymierzałam, tak że mniej więcej wiem, o czym mówię, ale jeszcze nie zdjęłam metek. I znowu krój bardzo podobny jak w przypadku tych poprzednich, lekko rozszerzany, dłuższe, bardzo takie fajnie, lekko, acz takie lejące się, o chyba to próbuję powiedzieć. Skład to chyba po raz kolejny, tak, po raz kolejny jest 100% poliester, ale to jest akurat taki poliester dobrej jakości, no bo wiadomo, że tak samo jak wełna może być różnej jakości, tak samo poliester może być różnej jakości. To akurat jest takie okej, okay, jest przyjemne dotyku, nie lecą iskry jak się tego dotyka i znowu są kieszonki, także plusik. Kolejna rzecz. I tak, można tutaj wyczuć teraz schemat kolorystyczny, za którym poszłam. Jest to sweter znowu w kolorze takiego brudnego, zgaszonego różu. Ten róż jest taki bardziej szarawy. Tu już jest duża domieszka wiskozy, z tego co pamiętam. Spójrzmy jeszcze raz tutaj na skład. Wiskoza, tak, 80% wiskozy, 20% poliamid, więc tutaj już mówimy o bardzo fajnej jakości. Rękawy są takie fajne, dosyć szerokie, kimonowe i dosyć długie również. I sam sobie jest tak fajnie szyty, bo jest zupełnie robiony w poprzek. Nie mamy, widzicie jak leci materiał, leci totalnie w poprzek i jakby to jest jednego wszystko kawałka materiału, jest po prostu niecięte. Także bardzo fajnie tak lejąco się układa. I jest też stosunkowo krótki, co jest fajne, bo ja mam teraz dużo spodni ze wysokim stanem i fajnie lubię właśnie troszeczkę takie krótsze rzeczy, ale nie właśnie crop topy na zimę, tylko troszeczkę krótsze takie do talii właśnie tego stanu. No i to jest dla mnie teraz idealna długość, bardzo, bardzo mi się, bardzo mi przypadł do gustu. Jeszcze nie nosiłam, żeby nie wyświnić przed właśnie filmem, ale będę podnosić z wielką przyjemnością. To jest kolor Dusty Pink i tutaj już mam rozmiar emeczka i to jest taka oversize'owa, ale powiedziałabym, że M-ka. Kolejna rzecz to jest sukienka. Sukienka jest czerwona, ja lubię czerwone sukienki. Tutaj muszę powiedzieć szczerze, że produkt mnie odrobinę rozczarował. To jest jedyna chyba rzecz z tego zamówienia taka, a czy no najsłabsza, dla mnie jest po prostu najsłabsza. Sukienka jest tutaj, w talii jest na gumce. Jest na gumce? Czy teraz to wymyślałam? Jest na gumce i ma tutaj jakby dwa rzędy falban u dołu. Góra jest zupełnie przejrzysta, nie ma tutaj żadnej halki, więc cokolwiek tutaj ubierzemy, to będzie prześwitywać, więc trzeba albo pod to ubrać top, jeżeli nie chcemy, żeby wszystko było widać, albo na to jakąś marynarkę. Rękawy są dosyć dłuższe i zapinane tutaj. Ten materiał u góry, on wydaje mi się bardzo delikatny, ona jest cała poliestrowa. I nie wygląda bardzo drogo, o, powiedziałabym to. To nie jest moja ulubiona sukienka. No, nie wiem, postaram się to jakoś ograć. Wiem, że czerwień teraz też fajnie teraz wygląda w takich total lookach z czerwonym rajstopami, na to jakiś, nie wiem, czerwony być może, jak się nazywa, sweter. I będzie to wyglądało fajnie, ale jeżeli miałabym polecać, to akurat tą rzecz, to jest rzecz, którą bym najmniej poleciła z tych rzeczy, które będę dzisiaj pokazywać. Pewnie będzie w guście wielu osób. Podoba mi się tutaj to wiązanie u góry, tego typu kołnierzyk też ze stójką jakby bardzo lubię, ale ogólnie jakościowo jest zdecydowanie najsłabsza i rozmiar to jest M-ka i to jest taka prawdziwa M-ka. Teraz mam jeansy. Jeansy, które akurat mi już mój Tomasz. Jeansy są bardzo fajne. Są z dodatkiem elastanu, to jest rozmiar 38 i powiedziałabym, że to jest takie normalne 38. Bardzo fajne, bo ma z boku, bardzo fajne mają z boku takie czerwone lampasy. Super to wygląda z takiej tasiemki. I też dół wykończony jest w taki bardzo modny sposób teraz, czyli niewykończony właściwie. I tył jest odrobinę dłuższy niż przód. Przód jakby jest krótszy, a tył jest dłuższy, także to jest coś, co jest teraz bardzo, bardzo na topie, bardzo w modzie. Długość jest idealna dla, powiedzmy, długości człowieka 1,65 m, czyli dla mojej długości.
Są bardzo fajne, ale nie ukrywam, że to nie jest jakby krój jeansów do moich nóżek, gdyż ja jestem osobą z natury dosyć mięsistą. I po prostu, jeżeli mam pionowe paski, albo na rajstopach, albo na obcisłych spodniach, albo na czymś takim, to nie wygląda to dobrze, bo zamiast dawać takie fajne, takie wizualne poczucie właśnie wysmuklenia i tak dalej, to wydaje mi się, że to tylko podkreśla moje takie nóżki, które nie są chudymi nóżkami, niestety takimi, jakbym chciała, żeby były, ale po prostu nie mam takiej budowy ciała. Także wiem, że ten krój akurat najbardziej mi nie służy, dlatego te wszystkie szerokie spodnie, szerokie nogawki z tych garniturów będą u mnie wyglądały przepięknie, będą bardzo pomagały mojej sylwetce, wysmuklały, tak sprawiały, że będzie taka bardziej, no właśnie wysmuklona do obcasów, jak ubiorę. A te dżinsy podkreślą właściwie wszystko to, czego podkreślać jakbym nie chciała za bardzo. Za to mój Tomek ma bardzo fajne, chude nóżki. Moglibyśmy się zamienić te nóżki. I na nim te spodnie wyglądają czadowo, wygląda po prostu jak gwiazda rocka, jak po prostu Mick Jagger i świetnie w nich wygląda. Także wiem, że to są spodnie damskie, ale mojemu mężczyźnie się podobają. I ostatnia już para spodni. Tutaj chciałabym przestrzec, że. A czy to jest też rozmiar 38, jeżeli się nie mylę? Tak, 38. I ja, no powiem szczerze, że po prostu w to 38 nie wchodzę. Także albo rosnę, jak wchodzę w te spodnie, albo rozmiarówka jest troszeczkę nie tego. Są po prostu mniejsze. To są dosyć małe na 38. Wiem, że tutaj tego nie widać. Spodnie same w sobie są bardzo fajne, bo są takie trochę kulotowe spodnie. One są tak mniej więcej nad kostkę, jeżeli chodzi o długość. Są bardzo fajnie wykonane. Z takiego dobrej jakości, jakiegoś takiego płótna. Bardzo fajny, naturalny materiał. Mam właśnie włosa na błyszczyku, nieważne. Bardzo podoba mi się to, jak są zrobione tutaj u góry, jak jest zrobiony pas stan, czyli jak paperback po angielsku, jak torebka papierowa i po prostu taka ściągana, świetnie to wygląda. Jeżeli oczywiście rozmiar jest dobrze dopasowany i mają tutaj tak dużo za takich zaszewek, także no się tak bardzo fajnie rozszerzają. I teraz tak, takie spodnie nie mogą być za ciasne albo takie idealnie przylegające, bo jeżeli one będą za ciasne, to te wszystkie ładne zaszewki zamiast nam tak ładnie sobie, szlachetnie sobie, delikatnie leżeć, to będą nam sterczyć. Czyli będziemy wyglądały jak po prostu wbite w taką właśnie papierową torbę. No i niestety ja właśnie tak w nich wyglądam. Wydaje mi się, że to jest albo mały 38, albo mój nie wiem co, albo jestem po prostu grubym człowiekiem, nieważne. Oprócz tego są bardzo fajne i bardzo żałuję, że w nich nie chodzę. I też bardzo fajnie są zrobione tutaj szlufki z przodu. Nie wiem, czy to widzicie, ale szlufka to jest część tego materiału. I tu jest tylko po prostu taka dziurka zrobiona. I tak właśnie przychodzi szlufka. Bardzo sprytne rozwiązanie. Bardzo mi się podoba ten detal zapinany na zamek. Może schudnę, a może mnie znowu Tomek ukradnie. Nie, ale to są już takie typowe damskie spodnie, więc pewnie ktoś dostanie do mnie w prezencie. Kolejna rzecz to jest największa rzecz, która do mnie przyszła. I to jest zapowiedź srogiej zimy. To jest wielka kurtka puchowa. Oprócz tego, że jest wielką kurtką puchową, która jest z natury oversize'owa, to ja jeszcze wzięłam w rozmiarze 40, bo ja chciałam, żeby była naprawdę ogromna. Jest czarna, jest poliestrowa, wypełnienie również jest poliestrowe. Na końcu rękawów ma takie ściągacze, nie wiem na ile to widać. Jest bez kaptura i ma taki fajny, po prostu sterczący tutaj kołnierz. Kiedy ubiorę ją na siebie, to będzie to wszystko widać, ale jest ogromnym, ciepłym potworem i jak ją założyłam, to nie chciałam z niej już wychodzić, tylko po prostu w niej spać, w niej siedzieć, oglądać telewizję, w niej, nie wiem, siedzieć przy kąpie i w ogóle jest świetna, jest ogromna, jest ciepła, jest idealna, żeby właśnie jak rano jeszcze w pół jestem śpiąca i muszę wyjść z psem, to żeby w nią wyjść i wyjść sobie z psem, ale też jest bardzo na topie, jest bardzo w trendach, bardzo modna i bardzo fajnie można ją ubrać, co postaram się udowodnić. Dobra, i ostatnia rzecz, nie ukrywam, że jest to też moja ulubiona rzecz. Jest to płaszcz. Futrzak nie należy do tego płaszcza, ale tak pięknie mi się komponuje, że sobie go tutaj dałam. Przepiękny, różowy, bladoróżowy płaszcz. Bardzo fajny skład. Z tego co widziałam, to jest chyba 60% wełny. Tak, mamy 60% wełny, 40% poliestru, więc ta wełna troszeczkę nas będzie grzała. Nie jest bardzo gruby, jest takiego dosyć cienkiego materiału. Powiedziałabym, że jest taki bardziej płaszcz przejściowy niż na nasze bardzo srogie polskie zimy. W środku jest prześlicznie wykończony, jest na takiej satynowej podszewce, naprawdę wygląda tak drogo, wygląda luksusowo. Jest również, tutaj ma po prostu taki pasek ściągany i jest stosunkowo długi, jest prawie mi do kostek, także naprawdę długie, porządne płaszczysko. Jest tylko jeden tutaj guzik i płaszcz ma też kieszonki i wzięłam go w rozmiarze 38. Nie wiem,
wiem w sumie czemu, bo ja wolę oversize'owe płaszcze, ale ten wygląda bardzo fajny, bo on też sam w sobie, sam ze swojej natury, już mi ręka boli, bo jest ciężki, jest odrobinę oversize'owy, także bardzo, bardzo fajny. Już po prostu nie mogę się doczekać, żeby odpiąć metkę i go nosić, zwłaszcza z tym futrzakiem. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję oczywiście ze swojej strony za oglądanie. Dajcie mi znać, co sądzicie o ubraniach, jak nie wyglądam, które są według Was najfajniejsze, które nie warte uwagi. Że jeżeli miałabym polecić trzy rzeczy najbardziej, to byłby płaszcz i te dwa kompleciki, bo są takie bardzo szykowne i każdą z tych rzeczy będzie można nosić osobno. Jeżeli oczywiście macie ochotę na zakupy i macie ochotę na zniżkę, to raz jeszcze powtarzam, że mam 30% zniżki tutaj na moje hasło, ale nic jakby z tego kodu nie mam, więc nie bójcie się, oczywiście nie musicie go używać. Raz jeszcze bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do komentowania i do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Zapraszam też do moich innych filmów, które tutaj się pojawią, nigdy nie wiem po której to jest stronie, ale gdzieś się tutaj pojawiam. Raz jeszcze dziękuję, po raz 80. i do zobaczenia znowu, pa pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa!